Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i ulubionych ryb akwariowych, pielęgnica Ramireza, Microgefagus Ramireza. To jest jedna z najbardziej eleganckich pielęgnic z niewielkimi rozmiarami i spokojną postawą, co sprawia, że jest niezwykle popularnym gatunkiem zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Pielęgnice Ramirezy pochodzą z Ameryki Południowej, z dorzecia Rio Orinoco, Wenezueli i Kolumbii. Zamieszkują płytkie i wolno płynące zbiorniki z gęstą roślinnością i z pierczystym dnem. Pomimo niewielkich rozmiarów, pielęgniczki Ramireza są rybkami terytorialnymi, podobno jak i większość pielęgnic. Zajmując niewielki obszar, zazdrośnie bronią go przed innymi przedstawicielami własnego gatunku. Po raz pierwszy gatunek został opisany w 1948 roku. Pielęgnice Ramireza należą do rodziny pielęgnicowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach lub w kilku parach. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 40 litrów, a w przypadku kilku par od 80 litrów. Samce rosną do 5-6 cm, a samiczki do 4-5 cm. Płodność osiągają w wieku od 6 do 7 miesięcy, żyją od 3 do 5 lat. Pielęgnice Ramireza należą do karlowatych pielęgnic. Ciało wydłużone, lekko pogrubione od strony brzucha, ze spiczastą głową i dużymi oczami. Najważniejszą cechą gatunku jest ich jaskrawe ubarwienie. Ciało często kontrastuje z plecami, które charakteryzują się jasną opustką lub czarnymi promieniami. W ubarwieniu ryb występują prawie wszystkie kolory – żółty, niebieski, czerwony, turkusowy itd. Wyhodowano wiele form hodowlanych, na przykład Ramirezy Electric Blue ma jednolity neonowy kolor. Ubarwienie ciała może się różnić w zależności od kondycji ryb i stresu. Płetwa grzbietowa ma 14-18 promieni, a ich końce mogą być spiszaste, a tylne często wydłużone. Płetwy pierściowe są prawie niewidoczne i mają zaokrąglony kształt. Płetwy brzuszne są zwykle wydłużone. Płetwa odbytowa zawiera od 3 do 6 promieni i jest również zwykle wydłużona. Ogon może być trójkątny lub zaokrąglony. Łuski na ciele są kontrastowe, wyraźnie widoczne. Linia boczna jest przesunięta do tyłu. Dymoporyn płciowy jest wyraźny. Samce są większe i bardziej intensywnie ubarwione i mają długie, spiczaste płetwy. Samiczki natomiast mają różową plamkę na brzuchu, której nie ma u samców. Preferują akwaria z gęstą roślinnością, z korzeniami i kryjówkami, a także kilkoma płaskimi kamieniami, stanowiącymi potencjalne miejsce do tarla. Wskazane jest wrzucenie do akwarium kilka szyszek olchowych, liście migdała lub torfu, zwiększając tym samym zawartość chumin, do których ryby przyzwyczaiły się w środowisku naturalnym. Bardzo ważne jest utrzymanie temperatury nie niżej niż 26-27 stopni. Przy niższych wartościach ramirezki podatne na różne choroby, a długość życia odpowiednio się skróci. To optymalne parametry wody. Temperatura 26-28, pH 6,5-7,5, GH od 12 do 15. W akwarium potrzebna filtracja, aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Pielęgnice Ramireza nadają się do akwarium towarzyskiego, chociaż w okresie rozrodczym, jak i inne pielęgnice, bardzo terytorialne. Można trzymać ich wraz z wyrodkami, kiriskami, labiryntowymi, innymi karlowatymi pielęgnicami, tak jak na przykład barwniaki czerwonobrzuche, z kalarami, neonami czerwonymi, neonami Innesa, neonami błękitnymi, razborami, byszczykami. Pielęgnice Ramireza to są wszystkożerne rybki.
Rybę karmić można drobną ochotką, rurecznikiem, rozwilitką, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Rozmnażanie pielęgniarz ramireza jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybkę. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Parametry wody: temperatura 28-30, pH 5,5-6, GH od 3 do 4. Pielęgniczki ramireza tworzą monogamiczne pary. Pary sztuczne dobrane przez akwarystę nie zawsze odnoszą sukces w rozmnażaniu. Właśnie dlatego lepiej kupić niewielką grupę, dać rybkom możliwość tworzenia sobie towarzystwa. Pielęgniczki ramireza zdolne do tarla w ogólnym akwarium. W tym okresie ich kolor staje się jeszcze jasniejszy. Warto zaznaczyć, że młode pary mogą zjadać złożoną ikrę. Najbardziej odpowiednią ostoją do tarla są płaskie kamienie. Jednak czasami mogą to być szerokie liście roślin. Przed tarlem para dokładnie oczyszcza to miejsce, po czym samiczka zaczyna wkładać ikrę, przyciskając się brzuchem do kamienia, a samiec podąża za nią, zakładniając złożoną ikrę. Po tarle para dzieli między sobą obowiązki. Samiec broni ikrę przed intruzami, a samiczka opiekuje się ikrą, wachlując ją plecami, usuwając martwe jaja. Niestety czasami rodzice zjadają własną ikrę. W takim przypadku zaleca się kamień ze złożoną ikrą przenieść do innego zbiornika z takimi samymi parametrami wody. Dolać błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Włączyć napowietrzać, a kamień napowietrzający ustawić w pobliżu kamienia, żeby stworzyć strumień wody. Wylew następuje po 3-4 dniach w zależności od temperatury, a na rybek zaczyna pływać po kolejnych 3 dniach. Na rybek stosunkowo duży. Pokarm startowy to artemia salina, solowiec. Karmić na rybek trzeba często 4-5 razy dziennie. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.